Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj mam dla Was do sprzedania Audi Q3 w jednej z najbardziej fajnych wersji, jakie można było sobie wybrać, no i jednej najbardziej przede wszystkim poszukiwanych, czyli mamy tutaj najmocniejszego przedliftowego diesla 2 litry 177 koni i przy okazji jeszcze oczywiście bardzo poszukiwany automat, czyli e-stronik, no i dodatkowo napęd na 4 koła quattro, co tutaj nie jest taką wcale oczywistością, bo Q3 dość rzadko występowała z quattro, no może nie tak bardzo rzadko, ale raczej taka przewaga jest jakieś tam, można powiedzieć, 60-70% przednio napędówek. No i przy okazji w takim zestawieniu to daje bardzo przyjemną jazdę tym pojazdem. Kolejną fajną zaletą jest to, że auto jest 14 rocznik i ma bardzo niski przebieg, bo dobija do 120, ma niecałe troszeczkę ponad 119 tysięcy kilometrów. A ogólnie co samochodzie, mogę powiedzieć coś o nim więcej, bo sam jakiś niecały rok temu miałem Q3 w takim samym zestawieniu, tylko inną wizualnie. Tu Wam u góry wrzuci filmik, on dosyć dobrze tam ma wyświetlenia, bo już chyba około 5000 wyświetleń. Bardzo byłem zadowolony z tego samochodu i nawet nie za bardzo miałem ochoty go sprzedawać, bo tym automatem jeździło się świetnie i tak samo z tym dynamicznym silnikiem i napędem. No ale jak wiecie, jak to w życiu jest, jak czegoś się nie chce sprzedać, to się najszybciej sprzeda. Jak nam zależy na sprzedaży, to nigdy nie ma chętnego. Tutaj na pewno widzicie na filmie, że auto prezentuje się bardzo masywnie, dynamicznie, no i można powiedzieć, że może nie ekskluzywnie, no ale na pewno można powiedzieć, że wygląda dość elegancko i bogato i może nawet na droższe niż jest. Ponieważ tutaj mamy taki pakiet, no nie wiem, czy się nazywa Exclusive, na pewno się nazywa Offroad, ale nie wiem, czy Exclusive. Macie tutaj zmienione przednie zderzaki, oczywiście też tylnie, no i ten grill ma też inaczej troszeczkę ułożone żeberka. Można to sobie było dobrać, chyba kosztowało w salonie dokładnie te same pieniądze, co wybór, jakbyście chcieli na przykład takie Audi w S-Line. Ładnie to się prezentuje, te 19, które są w tym pakiecie, nadają mu naprawdę masywności, jak na małe autko wielkości, tak naprawdę z płyty podłogowej Audi A3 wygląda solidnie, ciężko i tak dobrze zbudowane, tak samo jak i te srebrne dostawki z tyłu pod zderzakiem i z przodu. Tutaj Wam jeszcze pokażę bagażnik, bo bagażniki trochę między moją a tą się różniły, ale jak to w Audi, za co zapłacimy, to mamy. Ja miałem ten bagażnik głębszy, ponieważ tutaj zamiast takiego, tutaj widzicie, styropianu, miałem po prostu od razu wykładzinkę, jakby miejsce na bagażu. Tu widzicie sobie zestaw naprawczy, gdzie u mnie znajdował się w jednym z tych schowków w oryginalnym takim opakowaniu od Audi. Wyciągałem też ten styropian, więc musiały się te wersje różnić, bo ja miałem wykładzinę materiałową, a tu pod tym styropianem macie po prostu od razu blachę. No jest, schowki są naprawdę głębokie, myślę, że to jest jakieś 15 cm, może niecałe, jakby się to wyjęło, więc można jeszcze naładować sporo rzeczy. A jak widzicie, bagażnik fajny, czyściutki. Jeszcze Wam pokażę, gdzie się wyciąga hak, bo auto posiada fabryczny hak. Tutaj wyciągacie, on się nastawia i tylko wystarczy go zapiąć. A co do stylistyki, no już na swoim opowiadałem Wam. Mi się ten samochód bardzo podoba. Lampy LED, czyli no to już nowoczesność na tym samochodzie. Tutaj z tyłu w kształcie takiego jakby V, a z przodu w kształcie takiego jakby U. Naprawdę nadaje mu takiej świeżości. Wygląda praktycznie, jakby ktoś nie znał się na samochodach, jak auto z tych lat, które teraz wychodzą. Przy okazji mnóstwo tych srebrnych akcentów, takich jak relingi, ramki wokół szyb i tak samo ramki wokół halogenów. Też dodaję to takiego troszeczkę, jak to się mówi, efektownego wyglądu według mnie. No i czarna szybka zawsze w cenie przy czarnym samochodzie. Ładnie nam to też optycznie wypełnia. Na pewno zauważyliście, jak go przechodziłem. A z rzeczy technicznych, autem jeździ się bez zarzutu, tak jak wspominałem. Ja jeszcze tutaj przy okazji założyłem inne opony, no świeże, 3-letnie, 4 takie same oczywiście, żeby były do quattro dopasowane, bo tamte, które już były na aucie, były zużyte. Tutaj nam się one, myślę, wydaje, że jeszcze sporo pojeżdżą, bo jak widzicie, mają jeszcze dużo mięsa. A, no i zapomniałem Wam jeszcze dodać, te listewki są inne też w tym pakiecie offroad. U normalnie, zwykłej Q3 nie ma takich jakby zagłębień, a tutaj mamy
jak widzę, na tym mamy trzy na przednich drzwiach, a na krótszych z tyłu drzwiach mamy dwie takie jakby zagłębienia w tym, żeby to wyglądało jeszcze bardziej ciekawie. Cóż, chyba z cech zewnętrznych to tyle. Przechodzimy sobie do wnętrza, bo się rozgadałem. Dajmy sobie najpierw jego serwisy, bo te niestety tutaj dokumenty są troszeczkę pozagniatane, bo były tak złożone w kółko. No i nie będę mógł wam za bardzo jedną ręką tego dokładnie nagrać. Zrobimy cięcie i potem dogramy wnętrze. Proszę bardzo, to są jego przeglądy przy 83. Proszę bardzo, następny przy 97. No i dalej przy 108 z 2021, czyli tam mniej więcej jest 2 lata zrobione dyszkę. Dobrze, te przeglądziki odkładam na razie tutaj. Tu macie jego serwisy. Tutaj jest taka książka serwisowa dodatkowo założona, bo potem ktoś po gwarancji serwisował w innym serwisie. I tu macie też od razu dwie faktury z tej firmy na potwierdzenie tych napraw. No i tu chyba jeszcze, tu jeszcze mamy kolejny przegląd, nie widziałem go, niech złapie tylko ostrość, przy 55 w 2018. No i tutaj jeszcze jakaś kolejna fakturka, też przy 105 naprawa, a tutaj przy 102. Tak jak wspominałem kiedyś, bo dużo osób mnie o to pyta, że po prostu Audi daje książkę serwisową, ale nie ma tutaj miejsca na wpisy, tylko macie mniej więcej co należy kiedy zrobić, więc spokojnie można sobie sprawdzić, jak to auto było serwisowane po prostu przez internet w bazie. Dobra, no to lecimy sobie z wnętrzem pojazdu dalej. Proszę bardzo, zaczynamy jak zawsze od lewej strony. Spójrzcie, boczek bardzo ładny, nieodklejony, 4 elektryczne szyby, plus tutaj oczywiście już pokazuję, elektryczne lusterka plus podgrzewanko. Pokażę wam od razu mój fotel, żeby się nie kręcić. Bardzo ładny boczek, tak samo jak i ten dół. No i pewnie jak zauważyliście, mamy tutaj taką fajną kratę. Jak ktoś miał Golfa 2 GTI, na pewno jakieś wspomnienia to w nim wywołało, bo to było właśnie mniej więcej taki typ podobny tapicerki stosowany w autach koncernu Volkswagen, tych GTI-kach. Ta krata się troszeczkę różniła, ale fajne takie nawiązanie stylistyczne do starych, dobrych lat motoryzacji. Proszę bardzo, włącznik standardowy od świateł, przeciwgielne, światła z automatem, jak wspominałem. Przechodzimy sobie do licznika. Licznik tu nam ładnie pokazuje na kolorowo. Oczywiście mamy komputer, jak widzicie, standardy. No i przy okazji taki bajerek, że możecie sobie tutaj wejść program efektywności i wam pokażę, jak należy, co należy włączyć, na przykład, żeby to auto mniej paliło. Takie pierdoły, wiecie. Jak to mówią teraz, ekologia jest na topie. Tu przy okazji wam jeszcze dodam, że auto ma Bluetooth. Moja Audi stara, ta Q3, właśnie taka ciekawostka, nie miała, niby auto świeże i wszystko miało co potrzeba, a nie miało Bluetooth połączenia z telefonem. Tutaj mamy, muzyczka leci, sprawdziłem, możemy oczywiście też dzwonić, gadać. To coś, co musi być w aucie. Tempomacik, tak samo, must have musi być. Dwa kluczyki mamy do tego auta, no i kierownica sportowa, spójrzcie, naprawdę ładnie utrzymana, skóra nigdzie nie jest taka powydziuchrana od rąk, no wiadomo, tym bardziej nie jest też przetarta. Dobrze leży w dłoniach, jest responsywna, te przyciski też fajnie, można się przyciszyć, podgłosić, no wiadomo. Ekran kolorowy, możecie sobie przełączyć na radio, na samochód, oczywiście fajnie, że menu jest po polsku. Tutaj mamy radyjko. Jako ciekawostka wam jeszcze dodam, że potrafiły być tak biedne wersje, że miały wyświetlacz tutaj od radia. I tutaj chyba był tylko schowek albo nic. Mamy wejście na kartę SD, jakbyście jeszcze chcieli swoją muzykę wrzucić. Klima, automat dwustrefowa plus podgrzewane fotele. No i standardy, włączenie start-stopu przeklętego i oczywiście ESP-ka. Tutaj stronik jest napisany na gałce od zmiany biegów. Trybów jazdy, bo to jest tryb jazdy do przodu, do tyłu. No biegi też możemy we sterowniku sami zmieniać. Tutaj jak właśnie wejdziecie w plus, minus, on będzie sam zmieniał. No i nie oszukujmy się, to ten samochód z tą skrzynią i z tym napędem na quattro może nam naprawdę uratować tyłek w wielu sytuacjach. Cały rok praktycznie tego całego quattro się może bardzo nie używa, ale gdzie się zakopiemy gdzieś w górach albo że wpadniemy w poślizg, ratuje naprawdę, nawet można i powiedzieć w niektórych sytuacjach, życie. Tutaj ładnie, czysto, nie czuć w aucie jakiegoś tam tytoniu. Myślę, że tutaj w tym samochodzie nikt nie palił, bo ja nie palę, nic takiego nie czuję. No tutaj środek standardowo, dwa miejsca na kubki, elektryczny ręczny, 12 V. Przesuwany podłokietnik, fajne rozwiązanie. O, proszę bardzo, można sobie idealnie dobrać. Plus jeszcze schoweczek, standardy. Z przodu też w fotelu widzicie te metalowe ramki, czyli przedni ISOFIX.
z tyłu macie ISOFIX i tyle, sufit czysty, chyba aucie o wnętrzu powiedziałem już Wam dużo. No jeszcze dodam o pozycji za kierownicą, że jest bardzo wygodna, możecie ją regulować w trzech miejscach, regulowanie lędźwi jest elektryczne i tym pompujecie, że tak powiem, taką ala kubełkowość fotela, widzicie, to idzie wtedy do góry i tak bardzo siedzicie jak teraz z nim bardziej sportowo, naprawdę, jeździe na tych fotelach sporo kilometrów i idzie się tutaj naprawdę wygodnie usadowić, lepiej niż w niejednym aucie z klasy premium. Cóż, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie pytania, komentarz, no i zawsze możecie sobie kanał zasubskrybować, jeżeli Was interesowałyby inne pojazdy. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto zapłacone, więc nie płacicie 2% skarbówce. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. I jeżeli nie macie tego auta, dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach. Dowożę na Lawacie lub też rejestruję. No i zapraszam Was też do odwiedzenia moich mediów społecznościowych, czyli Instagrama, Mavkarauta, Facebooka. No i jeszcze możecie sobie wbić na Automoto, mavkarautomoto.pl, gdzie na przykład może znajdziecie samochód, którego szukacie, a filmik dostrzegliście akurat ten. Pozdrawiam, cześć!